Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Lukas, a to jest kolejny odcinek z The Forest i jest dzisiaj ze mną Adek. Siemaneczko. Dzisiaj tutaj zadanie mamy właśnie dokończyć tą kładkę jedną i drugą. Ogólnie jest trochę ciężko, bo odwiedzają nas tutaj strasznie duże pielgrzymki. Już chyba przed chwileczką była jedna, potem wcześniej była druga. Potem wcześniej. No, tak jakoś tak to było właśnie. Potem wcześniej, tak. To ja tu mam ogólnie ostatnio jakieś takie problemy z wysławianiem się, nie wiem dlaczego, może dlatego, że po prostu... A nie, bierz pan wózek i do bazy, bo masz cały wózek drzewa, w sadki w sensie. Że po prostu może za mało nagrywam, dlatego też wow, jest moje taki sanki. Problem. A ty masz swoje sanki, nie? Mam. To było jednak dwoje samek? Nie, zrobiłem sobie przed sekundą. A, widzisz, w ten sposób, no to fajnie. Dobra, ja biorę sameczki. Bierze pan sameczki, wyjazd do i bazy. I pchamy to do bazy. A, ogólnie jesteśmy po update'cie i dodali między innymi coś takiego, że na przykład jak ja wezmę kamień i rzucę w ciebie, to po prostu tobie zada obrażenia. Możemy to ogólnie potem sprawdzić, to tak działa. Zaraz sprawdzimy, już jadę do ciebie to. Ale rzucisz tym kamieniem czy jak? No musisz we mnie rzucić. Chcesz we mnie rzucić? Ale tym dużym czy małym? Nie, tym małym. A tym małym. Muszę podnieść mały kamień ty. Znalazłeś? Ej, bo kiedyś ziemi wypadały jak się... Dobra, mam. Chodź tu. Tu jest celownik. Czekaj, bo się nie ruszam, no. O, dostałem, faktycznie. Działa. Może nie za dużo, ale... Ciekawe, czy kanibali też boli. No właśnie, tego nie wiem. Tu to ogólnie trzeba budować tę techniką Cookiego, czyli trzeba poskoczyć. Masakra. I budować to. Inaczej niestety się nie da, nie wiem dlaczego. Kiedyś to się dało. Wysoko jest. Kiedyś się dało normalnie z ziemi, a teraz jest taki mechanizm. Ale jest jednak bardzo wysoko ten most, więc wiesz. Ale ty, panie. Nie pchaj się pan. No dopiero 13, spoko. No, ogólnie jeszcze jak starczy czasu i się udam, to może dokończymy budowę tej naszej chatki, która tutaj stoi. Tam trzeba zrobić dwie ściany, w sumie to 2,5 i może jakiś projekt dachu byśmy zrobili. Zobaczmy. Bo mam taki fajny pomysł, żeby zrobić tutaj dach nie prosty, a dach po prostu skośny. No, spoko, to fajnie wygląda ogólnie. No, takie fińskie chatki. Ja ogólnie... Na moim save'ie ogólnie teraz nie było odcinka, bo... No bo mówiłem w niektórych odcinkach, dlaczego może nie być wszystkich filmów. Ale ogólnie mamy do zebrania jakieś 1200 losów. No. Między innymi dlatego teraz będą chyba rzadzie odcinki. Znaczy będą musiał się zebrać w końcu któregoś dnia, może dzisiaj wieczorkiem jakoś. Jakiegoś streama odpalić, sobie z dziewczyną usiąść pograć. Trochę jest. Pozbierać tego drewna, bo 1200 losów to powiem wam jest ciul roboty. A póki tego nie zrobię, to w sumie tak... Nie bardzo możemy z czymkolwiek ruszyć. To jest po tym projekcie od Adka, a czy Boże od Erwinka? Tak, to ten projekt Erwinka. Co chciałem, żeby Erwinek mi zaprojektował. Zaprojektował na 1200 lat. Wszystko, nie, tutaj mamy, dobra, jeszcze parę. Jedziemy po zioło, jedziemy po zioło. Łech, 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 łech. Ostatnio chłopaki wymyślili inną piosenkę, ale nie wiem, czy ci zaśpiewali. Nie, bo ja, wiesz, jak Hela wróciła tydzień temu w weekend, to ja przez cały tydzień nie byłem przy komputerze praktycznie. A, czyli nie słyszałeś tej piosenki? Zapewne nie. A, to, ale ja ci teraz nie zaśpiewam, bo to brzydka jest. Okej, okay. Po nagraniu zaśpiewasz. Z Kukim to ja... O, lagałem. Z Kukim to ja wczoraj... grałem... Gadałem tylko chwilę. Aha. To opowiadał właśnie tam trochę o firmie, co tam co zrobiliście w ogóle. Tak, ogólnie jeżeli kogoś z was interesowałaby w sensie taka współpraca z nami, to mamy coś takiego jak własną firmę w ETS-ie, tak? Mhm. Zgadza się. Tak, i każdy z was ogólnie mógłby się do nas dołączyć, po prostu mógłby z nami grać między innymi w ETS-e, tak? Jeżeli później się oczywiście to wszystko rozrośnie, no możemy razem grać w inne gry. Ale ogólnie na początek wchodzi w grę sam. Znaczy jest to firma wirtualna spedycja w Eurotracku, tak? Wiadomo.
dzięki temu, że tam poznamy nowych ludzi, możemy grać sobie w inne gry. To nie jest powiedziane, że nie. Ale ogólnie firma zajmuje się wirtualną spedycją w Eurotrucku. Więcej informacji w sumie macie u mnie w filmiku informacyjnym na moim kanale, a link pewnie macie w opisie, znając Łukasza. Nie jest tam może wszystko jeszcze podane, ale przede wszystkim, jeśli macie jakąkolwiek ochotę jeździć z nami, to po prostu piszcie na Facebooku na fanpage albo mój, który tam, jak wejdziecie na mój kanał, to po prostu go znajdziecie, albo na fanpage zgranej ekipy. Ja muszę Łukaszowi podesłać, bo nie wiem, czy masz, Łukasz, w sensie linka, wiesz, do tej zgranej ekipy fanpage'a. Tak, wrzucimy też to normalnie do komentarza. I ten, ja czy tam muszę administratorem też zrobić, żebyś mógł dodawać, i tam możecie też pisać, jeśli jesteście chętni, żeby z nami pograć. Firma tak naprawdę dopiero co teraz ruszy, bo wyszła tak, a nie inaczej, ale chłopaki odwalili kawał dobrej roboty, czego jestem normalnie z nich dumny, więc myślę, że będzie ciekawie. Otóż to zostało coś, nie mamy ty. To? Zostało jeszcze jakieś parę drewna, czy już wszystko żeśmy zebrali? To właśnie chyba już wszystko, wiesz? Nie chcę wchodzić tam, a wszedłem sobie do jaskini. Aha, myślałem, że na drzewo wszedłeś. Nie, na drzewo się chyba nie... O, latarki nie mam tu. To wychodzimy stąd. Ja jestem strasznie głodny. Mam pusto w ekwipunku i ogólnie lipa. No ja mam małe mięsko, więc jak zrobisz ognisko, to mogę ten... To mogę ci usmażyć. Bo ja mam małe mięsko, którego wiesz, nie mogę powiesić na suszarce. Ja chyba jednak... Tak, jak go z łuku spróbuję. Ja chyba jednak bym musiał iść do bazy, bo... Wow. Bo po prostu teraz nic nie ogarnę. Nie wiem, że krzaczka rozwaliłem, zamiast w niego trafić. Jakie uniki gościu robi, ale ten uniki jest wolny. O, chodź tu, Legwan. Siad. Dobra, mam Lizarda. Można tutaj ognisko jakieś małe postawić? Chyba można, nie? Co tu postawię? Małe ognisko. Albo se postawię, dobra. Już ci wrzucę to mięso. Bo ono jest o tyle lipne, że nie możesz go powiesić na suszarce, bo jest za małe. Tak? Tak, możesz je tylko w ognisku. A z czego to masz? Z ptaka. Wiesz, te małe kawałki. A ty to gotujesz dla siebie czy dla mnie? Dla ciebie trzy kawałki. A to mi jeden starczy, nie? Ja nie potrzebuję w sumie. Wiesz co, te małe może być tak, że nie wystarczą, co nie? Tak? A to nie wiedziałem. Masz zresztą zarosnę. Ja ścinam drzewo. Proszę się zagotować. No faktycznie, 1/4. Teraz trochę więcej. O, teraz mam fuda, elegancko. Okej, pokroję go, żeby nie przyszedł znowu. Dobra. Myślę, że od tego tygodnia wrócimy już po prostu już do takich w miarę regularnych nagrań, bo ostatnio była trochę przerwa. Ale też problem. Mówię, no mnie przez ostatni tydzień byłem raz wieczorem i to grałem co chyba meczyk czy. Tak, jeden meczek w CS-a i to tyle. Dlatego ja wcześniej nagrywałem po prostu film na zapas, bo wiedziałem, że w tym tygodniu nie będzie mnie. U mnie też był problem z czasem, także. Gdzie są moje sanie? W tym tygodniu też ogólnie się słabo będzie zgrać, ze względu, że mam drugą zmianę. Aha. Ja jest ogólnie to... od września planuję nowy harmonogram, od 5 września. Konkretnie. Jeszcze nie wiem dokładnie, jakie filmy będą wrzucane, ale to nie będzie 7 filmów tygodniowo, tylko plan 4. Nie wiem, które serie zostaną, które nie. To jeszcze się przekonamy. O, ale tu się mogę wodę napić, elegancko. W tym małym wieczorku możesz, no.
No, trochę się zżygał, ale to nic. Dobra, ale teraz tak. Gdzie ja zostawiłem moje sanie, kurde, no? Nie wiem. Ja swoje mam z drzewem tutaj. Kurde, nie mogę tam doskoczyć, żeby to zbudować. O, są. Dobra, mam. Aha, ogólnie poprawili tego buga, że, a czy buga, może to nie był bug, ale zmienili takie coś, że kiedyś można było tych kanibali przewodzić na saniach, teraz już nie wolno. Ale to już wcześniej poprawili. Tak? Bo ja jakoś tak co ostatnio tak dużo graliśmy, próbowałem właśnie ich przewieźć wtedy, już się nie dało, więc musieli już wcześniej naprawić, niestety. Szkoda, fajne to było. No szkoda, bo teraz przecież używamy dużo kości, więc to by nam się przydało akurat. Nie wiem, zabijemy gdzieś tam czterech, to kurde wziąć ich na tanki i tyle, tak? O, wiewiórkę, że mu polował. To się mało zdarza. Tu ktoś w środku lasa postawił ławkę. Nie wiem, czy to byłeś ty taki mądry, czy Erwin? Erwin z Kukiem, jak wtedy tak budowaliśmy dużo i ścinaliśmy, wiesz? Spoko, może być. Dobra, ja mam pełny. Jak tam Erwin, co tak dużo drzewa ścinał, pamiętasz? A, to się męczył. Tak, i potrzebował, wiesz, regeneracji i zrobił dlatego wtedy ławeczkę. Tfu, 44 loksy jeszcze. To my 4 wózki. Pełne. Ale ten już jeszcze tam muszę zawozić, tak? Czy ja chcę ten pierwszy most skończyć na razie? A to musisz sobie do niego doskoczyć, bo ja nie mogę. Ja też mam problem. Nie wierzę, jak to mam zrobić. Właśnie też się zastanawiam, szczerze powiedziawszy. Ale lipa. A tu można? Nie trzeba będzie przypadkiem jakiejś platformy zrobić. Albo spróbuj na wózek wskoczyć. O właśnie, albo tak. No też się nie da. O, jedne mi się udało. Tam już chyba nie wiem, ze 4 brakuje. Dobra. Tylko tego pierwszego mostu. Chyba znalazłem trik. Jaki bezsens. Dobra, już prawie, chyba tam 2 jeszcze nie zostały. O, mamy, dobra. Elegancko. Tutaj jeszcze po 12. No ja mam 8. Ostatnie 2. Okidoki. No i zrobione. Dałeś ściany do zrobienia. Jeśli chcesz je skończyć od razu. No nie, skończę. A ten, słyszałem, że ten dodatek do ETS-a dopiero wychodzi w przyszłym roku, tak? Aha. Oj, szkoda. Podobno tak. Niestety. Jest mi z tego powodu przykro i smutno i w ogóle źle. Ale nic się nie martwcie, bo w październiku wychodzi nowy Fali Insulator, tak więc na pewno będzie nowa seria do ogrywania. Mam nadzieję, że tego czasu po prostu skończę w końcu GTA, chociaż tak strasznie mi to opornie idzie, że nie mogę tego skończyć jakoś. Ja niestety dopiero wracam, bo ja akurat na urlop jadę, jak Farming wychodzi. Ja będę w Polsce w tym czasie, jak Farming wyjdzie. I wracam tydzień po premierze Farminga. Mhm. Ale musimy usiąść, pomyśleć, bo zrobić na przykład kilka serii, znaczy kilka. No na przykład jedna seria na moim kanale, druga na twoim, jakieś takie wspólne. Ja mam parę osób jeszcze, które by też... O. Robić taką serię. No bo tak samo grać Farminga to jednak jest nuda. No pewnie, tak, tylko jest lipa trochę, no. Tak więc macie pewność, że na jesienne wieczory na pewno nie będziecie się nudzić, tak?
To jest bardziej niż pewne. Te drzewa jakby były jakieś zbagowane. Czasami 7 razy uderzysz się kierować, czasami kurde 20 i to drzewo nie spada. No, jest tak. Nie wiem. Ogólnie mam wrażenie, że trochę coś jest po tych update'ach pobagowane, bo coraz częściej nie mogę chwycić na przykład sanek, czegoś podnieść. Nie wiem, czy tylko mi się tak robi, czy jest coś w tym, ale... Jedno drzewo. Słabo coś. Czekajcie, jeszcze to zetniemy. No i w sam raz, mamy 16 minut, jeszcze dokończymy tą chatkę. Ogólnie powinno być spoko. I wyjdzie ideolo. Tak, a to ostatnio mówię się w Constructionie, nie pamiętam kiedy on był, w piątek? Kiedy wrzucałeś teraz Constructiona z Kukim? 2 dni temu. To w piątek. No mówiłeś, że u mnie na kanale do obejrzenia ten 3-godzinny Construction. Tak. A ja go dopiero wczoraj wrzuciłem. Aha. No jako wcześniej nie mogłem się zebrać, bo miałem go dzielić, wiesz, renderować i w ogóle. A w końcu jak tak oglądałem twojego właśnie Construction'a, to się właśnie opowiadasz tak, że kto chce zobaczyć dużo Construction'a, to zaprasza do mnie na kanał, tak? No. Na ten 3-godzinny odcinek ja mówię, aha, czyli wiesz, ktoś będzie chciał przyjść, tak? Zobaczyć, a tu dupa odcinka nie będzie. No to się wkurzyłem, akurat jechałem chyba na zakupy, coś robiłem. Rzuciłem, wiesz. Znaczy ustawiłem wrzucanie na YouTube. To można powiedzieć, że tak trochę cię zmotywowałem. No, mam dwóch znajomych, którzy obejrzeli odcinek w całości. No proszę. Całe 3 godziny. Wiedziałem, że są porąbani, ale spoko. Jednak 3 godziny to grubo już. No. Ile masz drewna? Cały wózek? Tak. To spoko, bo akurat potrzeba 11 sztuk. Aha, ale mamy zrobione, tak? Czyli tutaj tylko natkę. Tak, tak. Nie, to spoko. A można i spać, czy nie? Nie wiem, nie patrzyłem, ale widzę, że już biegną do nas. To jakieś pułapki porobić, coś tam, bo... Locks. Serio, ja wózka nawet nie widzę. Tu jest. Mam wrażenie, że jednego loksa nam zbraknie. Gdzie się ten jest upuszczony? Marian przyszedł. Idę. Powiedział, że mi trochę ten, że mi chce trochę poświecić. Pamiętaj, że został taki. Biorę tego loksa, dokończę już tą chatkę. Ja idę zanieść Mariana na grilla. Albo i nie. Masz może 4 patyki? Mam. Jeszcze nie można iść spać. Oj, to niedobrze. Czekajcie, muszę coś zjeść faktycznie, bo kurde. O tak. Energio, przybywaj. Aha, czyli to ogólnie mamy skończone, tak? Tylko musimy teraz dach zaprojektować. Tak. Zobaczyć, czy się da. Tak jakbym chciał oczywiście. Zrobili teraz zajebiaszczą rzecz, stary. No. Podczas sadzenia w ogródku możesz wybrać, które nasionka chcesz, co chcesz posadzić. O. To jest mega po prostu. A
Ale czemu tak? Nie chcę tak, czekaj. To się niestety nie było takiej możliwości, a na szczęście teraz ją dodaj. To mi się podoba, bo bardzo często było tak, że na przykład cały czas pierw ci robiły je... Ile? Co byś zrobił? 50 drzewa. Ile? 50 na dach. O ja Ale mi się nie podoba to, bo tu tak łyso jest teraz, czekaj. Chyba, że to tak ma być. Ja bym idę do ciebie. Chodź, zobacz. Nie, bo suszarka jest pustawa. A jak nie, to spróbuję jeszcze raz zaprojektować. No tak, 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 no wiesz, no. Znaczy fajnie to wygląda, ale... Ale drzewa po trzeba. Aha, ale prosto też można, ale prosto to ja nie chcę. Chodź się tu gnoję. Ja ci ponapieprzam w domek, ty głupi śmieciu. Chyba tak to zostawię faktycznie. Czekaj, jak to z dołu wygląda? Oko nawet. No, nie najgorzej. Tylko ciekawe, co to jest z tą dziurą taką, co została, kurde. Tak to będzie chyba, nie? Tak. Można taką jakby ala ścianę zrobić, wiesz? Postawić tam. Czekaj, w ogóle ja chcę... Ja chciałem... zrobić te czaszki wiszące, bo ja mam okulary czaszek. A tu jest ciemne jak w kupie murzyna. No, co tu można postawić? Czekaj. O, szmatki nie mam. Potrzebna jedna szmatka masz? Chyba tylko jedną ostatnio mam. Teraz szmatek pozbierać, bo slipa. No jedną mam po szmatkę, jakbyś chciał. O, a czekaj, na razie ci nie dam. Nie, dobra, to zostaw, później się dokończę, po prostu i tyle. Zapiszę. Sąsiad Marioli przyszedł. O. Dobra. A zbugowało mi się coś. Lipa. Ale czemu on tutaj nie wskoczył? Dobra, jest okej. Też go chciałem, ale mi uciekł. Można już iść spać, hello. Kurde, jeszcze... Można, nie można. Ajajajajaj. Co ty oglądasz? Wiem jeszcze zrobić... Gdzie idziesz? Subkolektor. Tu jestem. Chcę zrobić ten subkolektor. Aha. Jeszcze jeden. Obok. Kolina potrzebna. Masz linę? Nie mam. Boziu, my nic nie mamy, chłopie. No, musimy iść kiedyś na jakąś wycieczkę i po prostu zebrać jakieś zapasy. Chyba, bo to jest naprawdę... Nie mamy szmatek, ale wskoczył we mnie. Wskoczył w ciebie? No, tak wszedł nawet we mnie. Wszedł w ciebie? O kurde, to powiem ci... Do... Widzę, że tam ono tu. Blisko się z nimi kupujesz. No strasznie. On przyszedł, mówił, żeby chciał ode mnie autograf. A ty mu nie chciałeś dać. No, ja mu nie chciałem. To jest ten, który łapki w dół zostawiał ostatnio. No, no dokładnie. A tą będę wredna. Że coś się bije za moimi plecami. Albo to on próbuje mnie uderzyć. O ty gnoju. Ja czemu zapach. Tak mocno? Ej, zabili mnie chyba. No. O kurde. Poważnie? No. Bo ja nie mam żadnych już tych medykamentów ani nic. Nie wiem, jak możesz to mnie ujeć, a jak nie, to się zrespię w samolocie. Już idę. Nie umieraj, czekaj na mnie. Biegnę do ciebie. Uratować cię. Jest ich tu dużo, więc najpierw ich podpalę. Spokojnie. Dużo ci zostało? No, jestem w 1/4 na razie dopiero. W sensie, że 1/4 mam... Dochodzi do połowy. Powiem ci, ja tu mam grubą przygodę z nimi. Powoli puls mi się kończy. Podnoszę cię.
Dawaj szybko, chodź do domu. Ej, o co tu chodzi? Szybko, szybko, szybko. Można spać? Można spać. Idziemy spać? Chodź. Ej, coś jest zbugowane, bo ja mam szmatki, a nie mogę dodać do tych lampek. Weź spróbuj ty dodać. No i też nie mogę, ale to nie wiem, czy to są lampy, czy to jest coś innego, a czy w sensie, że to jest szmatka, bo to jest coś innego. Może to nie jest szmatka, może to jest jakaś królika, albo coś ten, skóra. Szmatka. A ty mówisz, że nie masz medykamentów żadnych? No. Można by się było do samolotu ewentualnie później przejść. Czekaj, dam ci trochę, wiesz, bo ja mam trochę meców i mam zrobionych, to dam ci te zrobione. Masz zioło? Tak. Zbieraj to zioło. O, widzisz, elegancko. Ale dziwne, bo to są szmatki. Nie, to są liny może. Teraz sprawdzimy. Mam 21 szmatek, tu się poświęcę. Mam skórę lizarda. Tak, to są liny, tylko miniaturki się coś zbugowały. A. Dobra, ja idę trochę drzewa jeszcze urąbać. Może nam się uda ten dach trochę zrobić. Może już nie cały, ale... Ale chociaż trochę. Ja bym w ogóle zrobił tutaj taki... Czekaj, jak 50, to bym musiałbym ile? 10 drzew zaciąć, tak? Prawie więcej, 11. No. Ja bym zrobił taki odstraszający ich może ten... Totemy? Tutaj, no, palący się. Od razu znaleźć ich ciała, pociąć. A to mam akurat. Obśrupać. Ej, głowa mi się stacza. Potrzebujemy 5 rąk, 7 głów, 10 patyków, tak, patyki ogarnę. Poszłem po drzewo, a sań nie wziąłem. To troszeczkę lipa. No. Dobra, tam biegają, to ja zaraz pójdę ich upolować. Dobra, troszkę ich potrzebujemy. Ale zawsze to jakiś... Chodźcie tu, koledzy. Biegają w kółko, jak coś napić pani. Dobra, zauważyli mnie. A, już trochę to. Uciekasz. Widzisz go? Ej, Adek, widzisz go? No jest obok mnie. Ale tego kanibala czy widzisz? No nie, bo jestem, wiesz, dosyć daleko od ciebie. A co ty robisz? W ogóle bazy. Biję kanibali, żeby odciąć im kończyny i... No, ale bijesz kanibali? No. No to właśnie pytam, żebyś go ten, bo chodzi mi o to, żebyś go zapytał, czy subskrybuje mój kanał. Wiesz co, trochę za późno, bo już leży drętwy. To już raczej nie odpowiem. No to niedobrze. Ale nic. Dobra, ja mam prawie sanki pełne. Wezmę tego drugiego, gdzie on ten drugi leży. Tu jest. Niestety tylko jedną rękę, jedną głowę można podnosić. 60. 11 wchodzi, tak? Na asanie? Tak. Jak dużo tej rozżywicy się zbiera. No, dopiero fajnie, nie? Zebrałem 17, no. A teraz już zebrałem po raz kolejny 21. No widzisz. To jest akurat na plus. Nie wiem, czy to teraz w update'cie zmienili, ale mam wrażenie, że tak. Nawet nie wiedziałem, że update był. No, nie grałem dawno.
Następny chyba jest za... też nie oglądałem ostatnio jakoś. Następny chyba jest za 10 dni. No za 10? No. Masz jakieś części ciała? Potrzebujemy 6 głów, jedną rękę. Ale chodzi ci o takie, które mam w ekwipunku, czy o swoje? W ekwipunku. Aha, no to nie, muszę sprawdzić. Części ciała. 6 głów. Rękę mam. Ręka. No to chodź tutaj. Dodaj do totemu. 6 głów, 6 kanibali trzeba polować. A rękę mogę dać? Tak. A prawą czy lewą? A to, która ci mniej przyda. Aha, no dobra. Ale głowy nie mam. O, aloes, idealnie. Zbieram od razu trochę aloesu. Wchodzimy w sadzonki. Teraz to można robić ogródki. I to konkretne, bo jak da się ten, wiesz, wybierać, co chcesz sadzić, to jest naprawdę mega przydatne. No, bo tak to się randomowo się to robiło, nie? Tak. A ogólnie medykamenty też można. A medykamenty można też posadzić, czy nie? No, musisz mieć aloes i marigoldy, czyli te pomarańczowe. Aha. Wtedy ten, wtedy ci się. Wtedy z tego robisz. Mamy 30 tych można. 37 potrzebuję jeszcze, kurde. O, słyszałem jakieś wrzaski. Ale jak się wydzierają. To podobno też poprawili w tym update'cie po prostu, że jakieś są lepsze te odgłosy. Chociaż to chyba w sumie co update poprawiają, no to tak. Coś pisze. To Kuki może wrócił już. O. To będzie construction we trzech jednak. O. Widzę trzech typów. To zapytaj ich. Idę zapytać. A wiesz, to masz uzbroję. A wiesz, to masz ich zapytać? Oczywiście, czy subskrybują kanał Lucas Game? Nie, to też, ale to zapytaj jeszcze i ten, czy ewentualnie nagrają z nami Construction. Halo panny, co robicie? Czemu ty liżesz glebę? Chodźcie z nami nagrać Construction. Dwóch spierdoliło, a trzeci się patrzy na mnie jak na debila, więc obstawiam, że ich odpowiedź znaczy nie. A, szkoda. To chociaż suba zostawcie. Ale czemu nie bijesz? Ile ja tu mam tych pali? Dobrze, nie chcesz suba zostawiać, to nie zostawiaj, no tyjku. 7. No to powiedz, a nie bijesz. Aha, 2 czwórki, dobra. Mówił, że nie chce jednak? Nie. I zawołali kolegę. No. O ty gnoju. Wow. Spokójcie się. Dobra. Chyba jednak tego nie skończymy w tym odcinku, ale to nic. Tak, walczę z nim twardo. Nie no, spoko, tylko mówię, że... Chyba ja będę miał radę, znowu leci jakiś Marian, kurde. Czekajcie, mogę go sankami przejechać. Nie wiem, ale już lecę z kolejnym ciałem, czyli będą miał 2 głowy. Zostaną jeszcze 4. Ciało do ciała. A tu bez jednego. Zostaną jeszcze tylko 3. Nie legasio. Co, głowy? Tom. Ja mam jedną już. No, dlatego nie.
4. Chodź tu ze mną. Ja tam zabiłem ich trochę, to... Aha. Może jeszcze leżą? Nie, na pewno. No jest to przed chwilą w ogóle jeden mi znikł, także nie wiem, jak to działa. Jakby oni tu tak biegali, to aż nie wiem, gdzie to jest. Była obcięta głowa, tu jest obcięta głowa. Nie wiem, przynajmniej aloes możemy pozbierać. Dobra, nie skończymy tego tu temu, no. Na złość teraz nie ma już żadnych. A ja sobie jagódki pojem. A masz ten torebkę na jagódki? Nie. Torebkę na jagódki robisz z dwóch skór królika. Aha. Wtedy możesz zbierać. Przy zbieraniu jagódek zbierasz też sadzonki. O, widzisz. Możesz mieć maksymalnie 30 jagódek. Do kwipunku. Kurde, jedna, jeszcze dwie głowy potrzebne są. Czekaj, bo chcę coś sprawdzić. Przyjąłeś na klatę? Chyba zablokowałem siekierą. Serio? No chyba. O, to tego nie słyszałem, czy tego nie wiedziałem. I ta chatka nawet całkiem spoko wygląda. O, dobra. Ty tęcza! Ło, cię panie! Ja jebie. Widzieliście tęczę? Trochę sztuczne kolory. Ja oczy się wydrę, ty śmieciu. Zabierz mu głowę. To zabierz, bo ja już mam, wiesz. Czekaj, bo mi ucieka, dobra, mam. Tu leci głowa. O. Co, ja wziąłem tą głowę, czy nie? A ty nie, masz nie... już jedną, dobra, leć dodaj do tego. To ja ją wezmę, żeby spadła tam. A ty ją pilnuj. Będę jej pilnował. Ja tutaj jeszcze dwie głowy są. No ja mam jedną, a tu będzie druga, ta co się toczy akurat. Nie, tu są dwie jeszcze. Ta jeszcze jest jedna, ta co wziąłem. Aha. Jeszcze jedna tu jest, patrz. No kurde, była tu sekundę temu. O, jest, dobra, mam. Dobra, podpaliłem. No i elegancko. Zabij sobie dwa króliki, podejdź do nich na szybcie. Albo dobra, zabiję i ci zrobię najwyżej. Na shifcie się nie da go zabić, bo on potem się zatrzymuje się i... Nie da się. Znaczy na kontrolu, nie na shifcie. Proszę, pomyliłem się. Taka mała pomyłka. Wtedy się skradasz, możesz go zabić bez problemu. O! Ale wyskoczył. Ale wyskoczył. Zbierz skórę? Mam. Ile masz skór? Jedną. To masz tu drugą. I zrób sobie z dwóch skór, zrób sobie woreczek na jagody. On jest tylko na jagody, czy jeszcze na coś? Na wszystkie jagody. Trzy rodzaje jagód jest w tej grze. No. Te zjadliwe, trujące. Jeszcze drugie chyba trujące. Niech tam później możesz chyba robić trujące strzały, czy nie wiem. Trzeba by to rozkminić. Ja już zebrałem 30 tych niebieskich. No ale ładnie. Mówię, zbierając do woreczka. Ogólnie musisz mieć woreczek w ręku, co nie? No. Wtedy podchodzisz do takiego krzaka i klikasz E i zamiast jeść to wtedy zbierasz. I wtedy ci się sadzonki od razu zbierają. O. Ja na przykład mam 5 właśnie tych nasion jagód, jedno nasiono tego cornflower, 8 nasion aloesu. No, trzeba tylko porobić więcej ogródków, bo to myślę, że będzie za mało. Mhm. Ale jakby to... Ale to już w przyszłym odcinku, bo w tym już nie damy rady. Ja bym proponował zakończyć. Sekundę, tylko to sprawdzasz. Dobra. Ja sobie zapiszę. A właśnie, też muszę. To w sumie najważniejsze. Gotowy? Zapisałeś? No. Bo się coś zbagowało. No dobra. Tak więc, moi kochani, ja wam oczywiście dziękuję za uwagę. Był ze mną Adek. O, dzięki, na razie, hej. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hejos! Nara.